W rolach głównych. Szlachetnie urodzony kawaler. Scenariusz. Na podstawie prozy Sir Artura Conan Doyle'a. Szpital dla umysłowo chorych. Te mury kryją tyle cierpienia. Nie ma ucieczki od koszmarów własnych myśli. To prawda. Rozwiązałeś kolejną sprawę. Nie musiałem się ruszać z Baker Street. To było dziecinnie łatwe. W pozostałych rolach. Powodzenia na seminarium. Dziękuję za pomoc. To dla mnie zaszczyt. Kolejny sukces na koncie. Nie zanudź się. Reżyseria. Zamek Glavan. Nie sądziłam, że jest tak pięknie. Należy do twojej rodziny? Od 400 lat. Chcę go zobaczyć. Nie, Hetty. Dlaczego nie? Nie mogę tak po prostu wpaść do Glavan. Ty też. Chociaż jesteś cudowna i bardzo bogata. Dlaczego?
Jesteś lordem St. Simon, to twój dom. To rodowa posiadłość, ale nie tylko moja. Tamtejsi służący spędzili w Glawen większość swojego życia. Nie chcę ich zaskakiwać. Rozumiem. Nawet po ślubie będę musiała się zapowiadać? Najlepiej na dzień lub dwa. Jak w Pałacu Królewskim. Tak. Wszystko będzie dobrze? Co takiego? Czy twoja rodzina zaakceptuje to, kim jestem i skąd pochodzę? Spodoba im się twoja wyjątkowość. Jestem tylko córką górnika. Ojciec był poszukiwaczem złota. Nieważne. Masz doskonałe wykształcenie. Nasz kraj leży u twoich stóp, tak jak ja. Zobacz. Co on tu robi? Mamy w Glawen małe zoo. Prowadzi je mój znajomy. Ten kot pochodzi z Ameryki, tak jak ty. Chce się przywitać. Dziki, piękny kot. Nie tak piękny jak ty. Woda. Pył wodny. Daj mi tego psa, Amelio. Zabiorę ją. Mogłaby wpaść pod powóz. Cud, że dojechałyśmy. Już jest. Była w Paryżu? Co mówisz? Wysłali ją do Paryża? Do szkoły? Amerykanie wysyłają swoje córki do Paryża. Tak mi powiedziano. Ja też tak słyszałam. Wątpię. W Paryżu uczą filozofii i frywolności. Obie w życiu nieprzydatne. Zgadzam się. Przynajmniej nie jest aktorką. Może umie gotować. Jestem głodna. Spokojnie. To twoja przyszła rodzina.
Chcą polubić przyszłą żonę lorda Roberta. Nie wygłupiaj się. Widziałaś je? Przypomnij sobie, co się wydarzyło w wąwozie Tomkina niemal 2 lata temu. Niedźwiedź. Byłam przerażona. Oparłaś mu się. Nie mogłam się ruszyć. Nie spanikowałaś, bo wierzyłaś w siebie. Zejdź na dół. Droga Henrietto, nie możesz mieszkać w Glawen. Dlaczego? To złe miejsce do zamieszkania. Przeciwnie. Wkrótce się tam wprowadzimy. Nigdy nie widziałam piękniejszego miejsca. Kiedyś było tam pięknie. Pamiętam, jak mężczyźni kosili trawę w parku. Wieczorami w zamku zapalano wszystkie lampy, a na zewnątrz unosił się zapach skoszonego siana. Pamiętasz? Tak. Drogi panie Holmes, proszę odnaleźć mojego ojca, Timothy. Zaginął mój kot Boswell. Pieniądze nie grają roli. Do wydawcy The London Chronicle. Powiem ci, co o niej myślę. Nie teraz. Jest niezwykle urodziwa, a Robert zakochał się w niej po uszy. Zgadzam się. Bella myśli podobnie. Bella uważa, że panna Doran jest prawie tak piękna jak ona. Prawie. Henrietto, nie bierz poważnie tego, co mówi Amelia. Nic nie słyszałam. Robert sobie na ciebie zasłużył. Nie miał szczęścia w miłości. Cicho, Mary. Dlaczego nie mogę dokończyć? Kiedy nam podadzą? Wspaniała. Zostaw mnie. Zostaw.
Duchy. To tylko koszmarne sny, Oswaldzie. Twoja wyobraźnia. Witam, panie Holmes. Mają próbę, ale proszę wejść. Matka się tobą zajmie. Dam ci wszystko, czego chcesz, jak w dzieciństwie. A tak minął. Daj mi słońce. Co się dzieje? Spójrz na mnie. Nie poznajesz mnie? Słońce. Nie. Kto tu jest? Obcy nie mają wstępu na próbę. Na co pani czeka? Nie twoja sprawa. To nie od lorda Roberta. To nasza siódma rocznica. Pani, nie jego. Pani to wie i on to wie. O co chodzi? Wynoś się. Przynieś mi jeszcze jedną butelkę. Nie przekupi mnie, jak dziwki. Ufał mi. Nie jestem twoją dziwką, milordzie. Chodź do swojej dziwki. Tylko ja wiem, czego ci trzeba. Przepraszam, ale nie przyłączę się do degustacji Chateau. Jest dla mnie zbyt wyrafinowane i cywilizowane. Wypije pani zdrowie szklaneczką whisky. Przydymiona whisky. Wszędzie ze mną jeździ. Bardzo mądrze, panie Doran. Ważne, żeby mieć własny gust. Tak trzymać. Wyśmienite wino. Ostrożnie. Wiesz, że po ślubie Hetty dostanie wysoki posag? Jest pan bardzo hojny. Wspominała mi o tym. Co z twoim domem? Podobno jest wielki i smutny. Zgadza się. Nie spędzam tam zbyt wiele czasu. Hetty jest nim zachwycona. Chciałaby w nim zamieszkać. Spełniłbym każde jej życzenie. Ale przeprowadzka do Glaven jest niemożliwa. Y-
Zawsze był pan ze mną szczery, więc przyznam się do czegoś. Kiedy byłem młodszy, posłuchałem bardzo złej porady finansowej. Jaki? Namówiono mnie do sprzedaży części dóbr, dopóki posiadłość nie zacznie przynosić odpowiednich dochodów. Potem wziąłem pożyczkę na remont, a dochód się zmniejszył. Nikt cię nie ostrzegł? Ufałem moim doradcom. Wcześniej służyli mojemu ojcu. Kiedy dorasta się w takim miejscu jak Glaven, uważa się je za wieczne. Rozumiem. Wychodzę i mam nadzieję, że zrobi pani to samo. Nie ma sensu tu siedzieć. A ty ciągle swoje. Wiem, co mówię. Wynoś się. Ślub szlachetnie urodzonego kawalera. Proszę. To wystarczy na przeprowadzkę do Glaven. Jest pan bardzo hojny. Dbaj o moją dziewczynę, a ja zadbam o twój dom. Klub Park. Klub Park. Dziękuję. Ruszaj. Pamięta pan o naszej umowie? Kwartalna rata albo zabieram dobra. Jutro się żenię. Mój teść to najbogatszy człowiek na zachodzie Ameryki. Da mi wszystko, jeśli zapewnię szczęście jego córce. Niech pan jej da dużo szczęścia. Nie chcemy przejąć Glaven. Proszę nas nie zmuszać. Nie dojdzie do tego. Przepraszam panów. Dziękuję. Chce mnie pani zganić? Nie. Zawsze wstaję o tej porze. Ostatnio źle sypiam.
Wielkość krzesła. Nie mam poczucia skali. Wszystkiego najlepszego. Zostaw mnie. Dziękuję, że pan przyszedł. Dlaczego tak późno? Nie wiedziałam, co robić. Nie chce się przyznać, że jest chory. Bardzo się martwię. Trzeba było mnie wezwać. Nie zgadzał się. Wie pan, jaki jest uparty. Bałam się przeciwstawić. Holmesie? Co wiesz o snach? Dlaczego pytasz? Błąkam się po piekle, a ty pytasz dlaczego? Miałem na myśli... Sam nie wiem co. W Wiedniu istnieje grupa kierowana przez młodego psychiatrę doktora Freuda. Nie oglądaj. Bezsensowna bazgranina. Czy oni wyjaśniają sny? Szukają ich związku z życiem śniącego. Chcą być uznani za naukowców. Sny jako nauka. Mój sen jest straszny. Walczę z Moriartym przy wodospadzie. Nagle ogarnia mnie poczucie straty, strachu, lęk. Puste pokoje bez wymiaru. Zmniejszający się wielki fotel z materiałem podartym na strzępy. Uciekam z błota, trzęsawiska,
Z Bugiem Grimpen. Wtedy pojawia się androgeniczna istota, podobna do czarownicy. Wyciąga w moją stronę swoje szpony. Przenika mnie. Jestem w pułapce. W gąszczu pajęczyn. Wtedy się budzę. Nic nie jesz? Źle sypiasz, masz koszmary, więc nie możesz zasnąć. To jest jeden powtarzający się sen. Zbadam cię. Nie zaczynaj. Powiem ci coś jeszcze. Żałuję śmierci Moriartego. Jak opisałbyś Moriartego? Gigant zła. Gigant, masz rację. Gdyby nie on, miałbym do czynienia z dziecinadą, właścicielami kotów i karłami bzdur. Moriarty łączył naukę ze złem. Organizację z precyzją, wizję z percepcją. Nie docenił tylko jednej osoby. Mnie. Odłóż lekarstwa. Jak seminarium? Dużo pracy. Coś ją zdenerwowało. Miota się jak kot. Kok? Faktycznie, Amelia dziwnie wygląda w koku. Ty też denerwowałaś się w dniu ślubu. To coś więcej. Coś się stało. Zaraz podajemy do stołu. Daj mi 2 minuty. Wezwij tę dziewczynę. Natychmiast. Panna młoda jest zdenerwowana. Gdzie twoja godność? Na dnie twojego serca. Zdeptana i zapomniana. Dlaczego? Co się z tobą stało? To słynna Flora Miller. Była przyjaciółką Roberta, ale już go nie lubi. Wszystko wyjaśnię. To stara znajomość. Kim pani jest?
Na górze jej nie ma. Odejdź. Przeszukano cały dom. Nigdzie nie ma Hetty. Alice? Brakuje peleryny panny Doran. Czegoś jeszcze? Zostawiła nawet torebkę. Dziękuję. Wezwijmy policję. Czy ta twoja aktorka mogła mieć z tym coś wspólnego? Nie wiem. Ja wezwę policję. Masz coś przeciwko temu? Nie. Gdzie jesteś? Kochanie. Miałeś zacząć porządnie jeść. Wejść. List do pana. Napisano pilny. Nie straciłem wzroku. Dobrze się pan czuje? Po co ja kazałem jej wejść? Herb i monogram. Coś nowego. Ostatnio pisali do mnie sprzedawca ryb i celnik. Fascynująca epistoła. Lord Blackwater twierdzi, że mogę zaufać pańskim osądom i dyskrecji. Scotland Yard działa już w tej sprawie, ale zgadza się na pański udział. Chodzi o ślub Lorda St. Simona. Nudziarstwo. Błękit, trzy kotwice nad czarnym pasem. To on. Przyjechał Lord Simon. Próbuje zasnąć. Znasz moje metody. Zostaw drzwi otwarte. Gdzie jest Holmes? Jest niedysponowany. Prosił, żebym z panem porozmawiał. Znam jego metody. Dobrze. Ta sprawa jest dla mnie nie tylko przykra, ale i delikatna. Rozumiem. Lord Blackwater twierdzi, że pan Holmes rozwiązywał już podobne sprawy, choć zapewne chodziło o inne kręgi społeczne. Często były to wyższe sfery. Słucham? Jednym z jego ostatnich klientów był król. Świetnie, Watsonie. Nie wiedziałem. Który król? Sam pan rozumie, że wobec innych klientów obowiązuje taka sama dyskrecja, jaką obiecano panu. Oczywiście. Jak ją odnaleźć? Dlaczego zniknęła? Gdzie jest? Muszę ją odnaleźć. Tajemnicza kobieta.
Tuż po ślubie zauważyłem, że coś się stało. Nie przed ślubem? Nie. A kiedy wchodziła? Była lekko zdenerwowana, ale piękna i szczęśliwa. Gazety pisały, że panna Miller była pijana, kiedy pojawiła się w pańskim domu. Też odniosłem takie wrażenie. Proszę powiedzieć, co łączyło pana z panną Miller? Była moją kochanką. Rozstaliśmy się parę miesięcy temu. Wynagrodziłem ją. Wtedy poznał pan pannę Doran? Zerwaliśmy wcześniej. Panna Miller piła i stała się nieodpowiedzialna. Myśli pan, że próbowałaby się na panu zemścić? Alkoholicy są nieprzewidywalni. Policja też uważa, że to panna Miller stoi za zniknięciem Hetty. Może otworzy pan drzwi? To jakaś dziwna historia. Powinien pan to zobaczyć. Co z Lady Maud i Heleną? Przyniosła go dama, ale była w niej jakaś władczość. Dziękuję. Mniejsza o jej strój i woalkę. To był głos damy. Miała woalkę? Tak. Pani Hudson, moje ciało przeszywa przeraźliwy chłód. Proszę napalić w kominku. Oczywiście. Dziękuję. Czy mówią coś panu imiona Maud i Helena? Oczywiście. To imiona byłych żon lorda Roberta. Żon? Był pan żonaty? Proszę wybaczyć to zdziwienie. Dlaczego nic nie mówiłeś? Chciałeś spać. Obudziłem się. Jest pan znany. Mówi się o panu jako najlepszej partii w kraju. Nie zabiegałem o rozgłos. Chroniłem moje małżeństwa przed ludzką ciekawością. Dlaczego? Nie były to przyjemne doświadczenia. Nieprzyjemne? Bolesne. Bolesne. Właśnie. Nie mają nic wspólnego z tą sprawą. Dlaczego te małżeństwa się skończyły? Moja pierwsza żona zmarła. Drugi związek unieważniono. Chwileczkę. Rozumiem.
Z jakiego powodu? Po prostu unieważniono. Wezwij panią Hudson. Pani Hudson? Proszę opisać tę damę, która przyniosła list. Spróbuję. Proszę to zrobić jak najdokładniej. Ona... Niech pan spojrzy na drugą stronę ulicy. To ona. Za mną, Watsonie. Jedź. Stać. Chodź się. Do diabła. Nie udało się. Co to? Bilet i notes z rachunkami. Tylko liczby, bez adresu. Lady Hetty zniknęła, tak jak Maud i Helena. Z drogi, panie Hudson. Doktorze, podrzuć mi cytat z Oscara Wilda, ten o stracie krewnego. Strata jednego rodzica może się wydać nieszczęściem. Ona chce nam to powiedzieć. Strata jednej żony może się wydać nieszczęściem, ale strata trzech wygląda na zaniedbanie. Właśnie, to nie może być przypadek. Kim jest ta kobieta? Muszę przeczytać twoje notatki. Daj spokój, będę jadł. Nigdzie nie pójdziesz, musisz odpocząć. Pójdziesz jutro porozmawiać z Doranem? Dobrze. Nauka o snach. Nasi przodkowie uważali, że to niezbadany język. Proroczy. Możesz zobaczyć. Podświadomość? Musimy poczekać, aż notes wyschnie. Kobieta w woalce. Trzeba ją odnaleźć. Thank you.
Przepraszam, że przeszkadzam. Inspektor Montgomery, rozpoznaje pan ten strój? Słyszałem, że młoda dama, wychodząc z domu, miała na sobie suknię ślubną. To suknia Hetty. Dziękuję, że pan przyjechał. Wizyta u pana Holmesa gwarantuje co najmniej dobrą zabawę. Levington Zdrój? Co tam robi Lestrade? Pojechał do wód. Przykro mi, że pan zaniemógł. Ma pan podcięte skrzydła. My nie próżnujemy. Aresztowaliśmy pannę Florę Miller. Gra główną rolę na West Endzie. Dlaczego? Widziano ją podczas ślubu. Pytała o pannę Doran, zaatakowała lorda Roberta, a potem spotkała się z zaginioną, ale nie chce na ten temat mówić. Jeszcze to. Wiesz, dokąd przyjść. Będę czekać cały dzień. Podpisano F.M. To dość oczywiste. Gdzie pan to znalazł? W kieszeni sukni. Proszę odwrócić kartkę. Nie ma potrzeby. Jak się pan nazywa? Montgomery. Inspektor. Naprawdę? To rachunek z hotelu. Pokój 8 szylingów, śniadanie 2 i 6 pensów, kieliszek sherry 8 pensów. Widziałem, to nic ważnego. Znam niewiele hoteli, które biorą 8 pensów za kieliszek sherry. Mimo to, inspektorze, chciałbym przesłuchać pannę Miller. Proszę bardzo. Miłego dnia. Dr. Watson. Inspektor. Good luck. Powodzenia. Nawzajem. Lestrade w Levington. Mam nadzieję, że zabrał żonę. Potrzebna mi twoja piersiówka i mała butelka ginu. Gin? Ten liścik musiał zostać doręczony pannie Doran w kościele. Pytanie brzmi jak? I przez kogo? Spotkała się z tą osobą. O inicjałach FM, Flora Miller. Ciekawe. Mamy coraz więcej dowodów. Przeciwko pani Miller? Mam zeznania tego dżentelmena. Pana George'a Tidy. Bardzo miło. Jest portierem w klubie Park. Widział, jak panna Miller strzelała do lorda St. Simona w wieczór przed ślubem. To intrygujące. Mówię prawdę. Pan Tidy ma dowód. Kula. Tutaj? Broń kieszonkowa. Nie należy do panny Miller. Jest pan pewien? Całkowicie. Nie wynaleziono jeszcze broni z krzywą lufą. Ktoś tu strzelał. Oczywiście. Kto to był? Nie wiem. W pobliżu kręciło się sporo ludzi. Drzwi powozu lorda trzasnęły w chwili, kiedy padł strzał. Zwróciłem uwagę na odpryski, które poleciały z kolumny. Odwróciłem się i zobaczyłem wściekłą twarz panny Miller. Pomyślał pan, że to ona strzelała. Jednak pomylił się pan. To ktoś zupełnie inny. Kim jesteście?
Panna Miller? Wiem, że pani nie powinna tu być. Miło to słyszeć. Sherlock Holmes do usług. Jedyne, o czym marzę, to butelka. Watsonie? Okazuje się, że jest pan niezwykle cywilizowanym człowiekiem. Badam sprawę zniknięcia Lady St. Simon. Dziewczyna zrozumiała, co ją czeka. Co ma pani na myśli? Życie z Lordem Robertem. Co się jej groziło? Wszystko jej powiedziałam. Nie pamiętam. To był długi dzień. Byłam bardzo zmęczona. Nie wiem, co mówiłam. Nie pamiętam. Drogi panie Holmes. Ja, Agnes Northcote, zdrowa na ciele i umyśle. Widziała pani, jak Hetty opuszcza dom. Przedstawiła się jej pani. Poszłyście do parku, gdzie ostrzegła ją pani przed lordem. Tak. Broniła lorda? Nie. Nie próbowała? Powiedziała dziękuję, to rozstrzyga sprawę. Dalej. Zabrała ją pani do teatru i przebrała. Tak. Miała przy sobie pieniądze? Nie. Kupiłam jej ubranie i dałam kilka drobiazgów. Bardzo szlachetnie. Wcale nie. Powiedziała, że jej ojciec mnie wynagrodzi. Napisała do niego list. Co może pani powiedzieć o poprzednich małżeństwach lorda? Nic. Przeszłość to strata czasu. Co pani wie o śmierci jego pierwszej żony? Nic. Dlaczego unieważniono drugie małżeństwo? Nie wiem. Zwykle chodzi o niezdolność jednego z małżonków. O co mogło chodzić? Nie wiem. Nic pani nie wie. Nie chce pani rozmawiać? Nie. Poznam powód? Nie. Nie każdy jest wart takiej miłości. To namiętność? Strach? Rozumiem, jedno i drugie. Zrobię, co się da, żeby panią zwolniono z aresztu. Miss Miller. Zrobię to.
Prawie gotowe. Zniknięcie córki Dorana to prosta sprawa. Wkrótce powinna się wyjaśnić. Kim jest Lord Robert, że prześladują go trzy anioły z zemsty? Czarownice. Co takiego? Tajemnicza kobieta. Może czas ma swój kształt? Nie da się wyśnić przyszłości. A jeśli przyszłość nas otacza, jestem gotów. Już idę. Szkoda, że tak mało widać. Parę cyfr i inicjałów. Może znajdziesz więcej. Spójrz, jak skrzydła motyla. Ta kobieta żyje w nędzy. Na tych stronach jest jej gniew. Przedarła kartkę. Co my tu mamy? Nić. Szwaczka? Koronczarka? Pajęczarka? Czyta. Bronte, Jane Austen i Sophocles. Proszę. Kobieta w woalce wróciła. Pan Sherlock Holmes? To ja. Spotkaliśmy się już. Jestem Agnes Northcote. Chce mi pani o czymś powiedzieć? Najpierw muszę wiedzieć, co pana łączy z lordem Simonem. Nic. Watsonie? Badamy sprawę zniknięcia jego żony. Oby jej nie znalazł. Może to pani wyjaśnić? Żadna majętna kobieta nie jest przy nim bezpieczna. Uwierzcie mi, kieruję się logiką i muszę mieć dowody. Potrzebuję dowodów. Nie mam żadnych. Poza przekonaniem i doświadczeniem, nie tylko własnym. Przekonanie to zapomniany luksus. Ma nam pani wiele do powiedzenia, proszę usiąść. Chciałabym opowiedzieć, co przydarzyło się mojej siostrze. Dlatego przyszłam. Helena zawsze była pełna życia. Miała swój majątek i sama o sobie decydowała. Dopóki nie poznała Lorda Simona. Ożenił się z nią i zabrał jej majątek. Zniszczył ją. Jak? Zamknął w zakładzie dla obłąkanych. Wystarczyły podpisy dwóch lekarzy. Kiedy to się stało? Dziś decyzję podejmuje sąd. Możliwe. Ale to prawo wprowadzono za późno. A nawet kiedy weszło w życie, nie wypuszczono jej. Nie wolno zamykać ludzi bez powodu. Wolno, jeśli ma się wuja księcia i jeśli jest się przystojnym oraz znanym. Wszystko w mocy prawa. Zażądałam zbadania sprawy mojej siostry. I tak się stało. Do Glaven przyjechało małe konsylium. Robercie?
Heleno, lord Robert pokazał im to, co chcieli zobaczyć. Oczarował ich troskliwością wobec chorej żony. Złamana depresją kobieta otoczona najlepszą opieką, w warunkach nie pozostawiających nic do życzenia. Czystość, ład i porządek. Tyle, że to nie była moja siostra. Helena nie oszalała. To nie była ona. On wynajął kogoś. Florę Miller. Robert! To nie była moja siostra. Gdzie ona jest? Pojechałam do Glaven. Chciałam poznać prawdę. Oto, co mnie spotkało. Miss Northcote. Znalazła ją pani? Nie. Nie wiedziałam jak. Zaślepił mnie gniew i żal. Nie pamiętam, jak tam dotarłam. Pewnego dnia otworzyłam bramę tego przeklętego miejsca.
Porzucił mnie w tej części parku, gdzie trzymane są zwierzęta. Miało to wyglądać na wypadek, po tym jak zignorowałam zakaz wstępu. Znaleźli mnie jacyś wieśniacy. Przeżyłam dzięki nim. Niech pan się dowie, co jest z moją siostrą. Nie znając prawdy, żyję jak widmo. W błędnym kole. Nic nie mogę zrobić. Nic. Nocą błądzę po ulicach, szukając niebezpieczeństwa. Chciałabym, żeby świat mnie skrzywdził, żebym poczuła, że żyję. O czym jeszcze śniłem? Pranie. Proszę zaspokoić moją ciekawość, jeśli potrafię. Czy w swoich wędrówkach nie zbłądziła pani do klubu Park? Ktoś strzelał do Lorda Roberta w wieczór przed ślubem. To pani? Nie chciałam, żeby zniszczył kolejną osobę. Jego pierwsza żona została zamordowana. Też miała majątek. Została okradziona i zabita krótko po ich powrocie z Francji. Przez kogo? Nazywał się Thomas Flutier. Został skazany? Tak, ale uciekł. Gdzie on jest? Jak pani myśli? Wie pani? W Glaven. Nie mam dowodów. Siła przekonania? Tak. Nasz szlachetnie urodzony kawaler nie dosłyszał huku pani strzału. Trzykrotnie żonaty Lord St. Simon. Tak bardzo pani zazdroszczę. Rozkoszą jest stanąć wobec godnego przeciwnika. Przepraszam. Czy on na pewno pomoże? Tak. Już zaczął. Tak, byłam w kościele. Przemyciłam też Belle. Była bardzo grzeczna. Coś się wydarzyło? Nic nadzwyczajnego. Proszę sobie przypomnieć. Słodka Hetty upuściła bukiet, ale ktoś jej go podał. To był atrakcyjny młodzieniec, ktoś od Doranów. Wyglądał na Amerykanina. Dziękuję. Ma pan w zanadrzu jeszcze jakąś dziedziczkę? Niech cię szlak. Gazety piszą o nieprzyjemnej scenie przed domem pańskiego teścia. Jak pan mu to wyjaśnił? Doran wierzy w moją niewinność. Przyjął moją wersję. Panna Miller była pijana. Uzyskałem od moich partnerów zgodę na opóźnienie egzekucji.
O dzień lub dwa. Musisz mieć dowód. Jaki? Kalifornijska gęś ma złożyć w Glaven złote jaja. Czy to pewne? Tak. A co z panną Miller? Do czego jest jeszcze zdolna? Mam nadzieję, że nie wyjawi żadnych sekretów. Zaufaj mi. Ani odrobinę, milordzie. Właśnie odkryłem, że Amerykanin Francis Hay Moulton zatrzymał się w pokoju 26. Wczoraj dołączyła do niego żona. Jego inicjały to FHM. FM. Przepraszam, chwileczkę. W czym mogę pomóc? Ile kosztuje kieliszek sherry? 8 pensów. Obiecuję, że oboje będziecie mogli wrócić do Kalifornii, jak gdyby pańska żona nie wkroczyła do kościoła. Jak pan nas znalazł? Nieważne. Moim zdaniem dość już tych tajemnic. Chciałbym porozmawiać z panią Moulton. Najpierw proszę się przedstawić. Na prośbę lorda Simona szukamy jego żony. Jej ojciec nie zrozumie, dlaczego nie ma od niej wieści. Napisała do niego. Liścik od Flory Miller? Może już go dostał. To dobrze. Nigdy mnie nie akceptował. W kopalniach złota. Niech pan tłumaczy się przed jej ojcem. Dopiero kiedy mnie wysłuchacie, możecie krytykować jej obowiązki wobec ojca. Obiecałem Doranowi, że dopóki się nie dorobię, nie będę zabiegał o Henriette. Pobraliśmy się w tajemnicy. Kiedy dostała wiadomość, że zginąłem w górach, wyznała ojcu prawdę. Doran zarządził poszukiwania, ale mnie nie odnaleziono, więc Henrietta uznała mnie za zmarłego. Jak widać, zdołał się pan dorobić. Branża hotelowa. Naprawdę? Ile pan bierze za sherry? 8 pensów, tak jak tutaj. Robercie? Robert! Flora! Floro? My darling. Kochani.
Za późno, Robercie. Powiedziałam jej o wszystkim. Lord Robert niepotrzebnie was zatrudnił. Dlaczego? Henrietta poszła wszystko mu wyjaśnić. Nie powinna była. Flora Miller nie żyje. Witaj, Hetty. Gdzie byłaś? Gdzie zniknęłaś? Gdzie jest twoja żona? Ty nią jesteś. Nie wiem, kim jestem. Co ty mówisz? Dlaczego mi nie powiedziałeś? O czym? O swoich byłych żonach. To przeszłość. Nie chcę jej wskrzeszać. Przeszłość nie żyje. Ty jesteś przyszłością. Gdzie ona jest? Kto? Twoja żona. Mam tylko ciebie. Małżeństwo unieważniono. Wiem, że rozmawiałaś z Florą Miller. Kochanie, to pijaczka. Nie wie, co to prawda i przyzwoitość. Gdzie jest Lady Helena? Skąd mam wiedzieć? Jest pod opieką. Troszczysz się o nią? Płacę za to. Nie mogę się z nią spotykać. Biedna istota cierpi na manię prześladowczą. Jest w obłędzie. Władze zabroniły mi ją odwiedzać. Władze? Czy ona żyje? O czym ty mówisz? Nie wierzę ci. Wierzę Florze Miller.
To, co mi powiedziała, przyprawia o mdłości. Myślałam, że jest pijaczką, która nic nie znaczy. Zabrałeś Helenę z prywatnego szpitala. Gdzie ona jest? Sprowadziłeś ją tutaj. Zrobiłem to, co musiałem. Co to znaczy? Dlaczego zbiegł morderca twojej pierwszej żony? Dlaczego uciekł? Dokąd? Masz tu służącego, który się nazywa Thomas Flukie? Przestań. Nic nie mów. Na litość boską. Nie pozwolę ci odejść. Nie pozwolę. Zrobiłem to dla ciebie. Ty odmieniłaś mój świat. Musisz mi uwierzyć. Nigdy. Nie po tej stronie piekła. Dobrze. To koniec. Tak. Masz rację. Thomas Flottier dla mnie pracuje. Między innymi dba o Lady Helenę. Bądź pewna, że twój upór stanie się przyczyną jej śmierci. Twojej również. To będzie wyglądało na wypadek. Pieniądze przejdą na mnie. Po odpowiednim okresie żałoby wyjadę. Myślisz, że ojciec pozwoli ci odejść z pieniędzmi? Takie jest prawo. Jesteś moją żoną. Nie jestem. Wiesz, co się stało w kościele? Kiedy upuściłam bukiet, zobaczyłam mojego męża. Ducha. Myślałam, że nie żyje. A potem do niego uciekłam. Puste pokoje. Thank you.
Zapach. Thomas Flottier. Zajmij się nią, Watsonie. Thank you.
Czekałam na tę chwilę tyle czasu, płacząc w ciemnościach. Wiem. Kim jesteście? Wysłannikami pani siostry Agnes. Jak pani to zrobiła? Spędziłam 7 długich lat, próbując zachwiać stabilność kaplicy. Wszelkie próby ucieczki udaremniono. Naruszyłam wejście do ruin, cegła po cegle, belka po belce. Stworzyłam naukę niestabilności. Udało się. 7 lat. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś odsiedział karę przed popełnieniem zbrodni. Siostro, w ten sposób odnaleźliśmy prawdziwą panią na Glaven. Kobietę daleką od szaleństwa, która zwycięsko przetrwała 7 lat w niewoli. Holmes nazwał ją jednym z najlepszych umysłów, jakie kiedykolwiek spotkał. Jednocześnie rozwiązał zagadkę swoich snów. Nie da się zaprzeczyć, że sen okazał się proroczy. Nową właścicielką Glaven została Lady Helena St. Simon. Postanowiła sprzedać posiadłość i spłacić długi. Trudno wyobrazić sobie szczęśliwsze zakończenie niż odnowione Glaven w rękach szczęśliwej rodziny Moultonów. Jak śmiesz spisywać tę sprawę? Mylisz się. Odpisuję na list. Zaproszenie na kolejne seminarium. Doprawdy? Pośpiesz się. Za godzinę wychodzimy. Dokąd? Do teatru. Dziękuję. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Katarzyna Michalska, czytał Janusz Kozioł.